To nie jest tylko modelarstwo dla niektórych, na przykład dla mnie, to jest w ogóle pasja. Nikt nie wie, jak to się zaczęło. Po prostu tak jakoś się samo porobiło. Ojciec był porządny, matka była porządna, a syn został się kolejarzem. Pierwsze modele rodzice kupowali. No za mały byłem, to jeszcze 6-7 lat. Zacząłem chodzić do szkoły. Powoli tam coś kupowali. Czasem trzeba było wyprosić, wymęczyć. O Jezu, problemów było z tym dużo. Już troszkę łatwiej, jak zacząłem sam pracować. No ale to nie są tanie rzeczy i nigdy nie były. Dla mnie to nie są zabawki, to są modele prawdziwych rzeczy, bardzo dokładne. Potrafią być bardzo drogie, szczególnie wykonywane przy krótkich seriach, pojedynczych egzemplarzach, prawie że po kilka. Są takie firmy, które sprzedają takie modele. Oj, ceny się zaczynają tak na dzień dobry od 1500 euro wzwyż. Ja się specjalizuję, to znaczy staram się specjalizować w tak zwanej, mówiąc po modelarsku, epoce trzeciej, czyli okresie w kolejnictwie, które nastąpił po 1945 roku, trwał mniej więcej do roku 1968. To jest jeszcze epoka złotej pary najcudowniejszych lokomotyw na świecie, czyli parowozów. No i niestety ich schyłek powolny i nieuchronny. W obliczu powstawania na nowo i rośnięcia w siłę trakcji spalinowej, trakcji elektrycznej, czegoś, co jest absolutnie dla znawców i starych kolejarzy bezduszne. Mówili starzy maszyniści, że elektrowóz to jest taki wagon z kawałkiem patyku na dachu i drutem u góry i to jest wszystko. Parowóz ma duszę, to żyje. Sapie, syczy, tu coś cieknie, tam coś kapie, tu para ucieka, to żyje. Naprawdę opowiadano mi różne dziwne przypadki o parowozach, które dowodzą na tym, tego, że są to istoty prawie że myślące i żywe. Kolega jechał za pomocnika na parowozie, ciężko pod górę i nagle stanął. Nie pojedzie, no, takie życie parowozu. Co maszynista? Ano przepustnicę zamknął, zapalił papierosa, wypalił, po czym hasło było: no to co, odpocząłeś, otworzył przepustnicę i pojechali. Modele, z czego można zrobić? No z wielu rzeczy można robić. Zasadniczo robi się z różnych rodzajów plastiku, tudzież metalu. Jeśli metal, to jest na ogół ręczna robota, elementy fototrawione. To już jest wyższa szkoła jazdy, to tylko bardzo wielcy specjaliści to potrafią robić. No i takie modele są strasznie drogie. Są takie, tutaj na półce stoją takie dwie zielone spalinóweczki, polskie zresztą, to jest ręczna robota, ale te dwie, które tu stoją, obie są z okresu, kiedy przyszły świeżo od Cegielskiego do Płaszowa, do lokomotywowni, takie mają opisy, daty, wszystko się zgadza dokładnie, tak wtedy wyglądały. Modelarstwo kolejowe polega na odwzorowywaniu rzeczywistości, ileś tam razy zmniejszonej. Ja poruszam się w skali H0, czyli 1 do 87. To jest jedno, moim zdaniem, z najtrudniejszych modelarstw w ogóle, z wszystkich modelarstw istniejących na świecie. Dobry modelarz kolejowy, który chce zrobić poza modelami mieć, niekoniecznie robić, zrobić kwintesencję, czyli kolej w miniaturze, czyli makietę. No to praktycznie powinien znać się na architekturze, bo kolej to również budynki. Na roślinkach, troszkę też, żeby wiedzieć, w jakim terenie jakie drzewka posadzić. Trochę się musi znać również na geologii, żeby wiedzieć, że nasyp pod takim kątem, jak on go zrobił, to się w życiu nie utrzyma na tym żadna trawka, żadne drzewko, bo jest za ostre, a w ogóle to by się obsypał.
troszeczkę z hydrologią, no bo trzeba rzeczkę też zrobić, to też trzeba umieć. I tak po kolei praktycznie trzeba się znać naprawdę troszkę na wszystkim. Zrobiło się to tak, że kolej to moje życie, całe życie. Najpierw były zabawa, a potem już praca. No, 39 lat już powoli dobija. No, i tak już zostanie do końca.